Chcecie mieć wspaniałe zbiory pomidorów? Zobaczcie, jak postępować z nimi od wysiewu do wyprodukowania swojej własnej, cudownej, doskonałej rozsady. To jest kawałek naszego pomidorka, który został zasuszony w plasterki z nasionami. Sprawdzę tylko, czy wszystko z nimi jest w porządku. Wydaje się, że tak. No i teraz w związku z tym trzeba będzie odchylić troszkę ziemi, bo to nie jest pojedyncze nasionko, tylko ich tutaj jest w tych plasterku sporo. Wkładam to z tym papierem. To jest papier toaletowy. I to trzeba przysypać. Ziemia już jest wcześniej podlana, więc jest mokra. Trzeba teraz to utrzymywać w wilgoci. Jeżeli natomiast mamy pomidory w postaci nasion, no to podobnie jak ze wszystkimi innymi rozsadami musimy posadzić je w dołkach. I to jest pomidor wysoki, gdzie ja mam przygotowany dla pomidora wysokiego. Tam, podasz mi tam to pudełko, to jest nasz pomidor, zaraz tu jeszcze dołożymy. A to jest pomidor wysoki. Nie potrzebuję tych pomidorów dużo. W związku z tym one i tak potem będą przesadzane. No, powiedzmy, niech będzie 6. 6 to jest i tak dużo. Pomidor nie ma aż takich małych nasion, więc można utrafić, że jednym ziarenkiem w jedną dziurkę, bo po co marnować ziarenka albo później rozsadę. Dobrze. Czyli po jednym nasionku. No i to delikatnie przyciskamy ziemią. A tu mamy kolejny plaster z naszych pomidorów na nasiona. Sprawdzamy, ile mamy tutaj nasion. No i teraz nie musimy całego plastra wsadzać do ziemi, tylko możemy wyciąć te części, w których są nasiona. Czyli tu mamy jedną część. To trzeba dobrze obejrzeć. Nie ma tutaj żadnej pleśni. Bardzo ładnie się zachował ten pomidor. O, podzielimy tak. O, tutaj widać, że jest kilka nasionek. Tu wydaje się, że nie ma, że to jest puste. Ale muszę sprawdzić, żeby nie stracić żadnego nasiona. Dobrze. Teraz nadmiar tego papieru, bo to jest na papierze toaletowym, można obciąć czy podrywać. Ten był pusty. To wkładamy po prostu do ziemi. No i teraz tu trzeba zrobić takie większe dołki.
Potem się to i tak wszystko przepikuje do osobnych pojemniczków. O, to mi się odkrył. No i na to czekamy z największą niecierpliwością. I to jest pomidor nasz. Pyszny pomidor nasz. Kochani, kiedy wysiewać nasiona na rozsady? Są pewne ogólnie przyjęte zasady, które oczywiście ulegają modyfikacjom, jeśli chodzi o terminy, w zależności od tego, w jakiej części kraju czy świata mieszkamy. Bardzo fajną zasadą co do wysiewu i prowadzenia rozsady jest zasada 3 razy 15. To znaczy 15 marca, 15 kwietnia i 15 maja. 15 marca następuje wysiew nasion pomidora na rozsady. 15 kwietnia następuje pikowanie tej rozsady, a 15 maja przenoszenie rozsady do gruntu. Oczywiście w zależności od tego, jak, gdzie będziemy uprawiać pomidory, czy pod gołym niebem, czy pod osłoną, w szklarni, w foliaku, to tę zasadę będziemy modyfikować. Bo teraz, jeżeli chcemy uprawiać czy wysiewać pomidory pod osłony, to, czyli będą one rosły w szklarni, to wysiewamy nasiona na rozsadę. Możemy to zrobić nawet w lutym, na przełomie lutego i marca. Wtedy będziemy mogli gotową rozsadę po około 2 miesiącach, czyli w połowie kwietnia, posadzić do gruntu, ale w szklarni albo w foliaku. Jeszcze najlepiej, gdyby on był ogrzewany, ponieważ pomidory są bardzo wrażliwe na niskie temperatury. Jeśli natomiast chcemy uprawiać pomidory bez osłon, no to wtedy wysiewamy nasiona na rozsadę w marcu, w połowie marca i wtedy w połowie maja, kiedy już minie niebezpieczeństwo przymrozków, możemy te pomidory przenieść bezpośrednio do gruntu. Niektórzy też wysiewają pomidory na walentynki, czyli wysiewają nasiona na rozsadę 14 lutego, czyli według tak zwanej zasady amore pomidore. Natomiast myślę, że warto jest troszeczkę poczekać z tą rozsadą i nie spieszyć się z wysiewem, no chyba, że ktoś ma wspaniałą, ogrzewaną szklarnię, no to wtedy, jeżeli może zapewnić pomidorom odpowiednią temperaturę, to może też wysiać oczywiście wcześniej. Jeżeli chodzi teraz o wysiew na rozsadę nasion, to możemy zastosować wysiew zrzutu, czyli na przykład do jakiegoś pojemniczka wrzucić z ręki nasiona pomidora i przykryć glebą, albo możemy po prostu wysiewać punktowo. Jeszcze ważne jest to, że jeżeli stosujemy nasiona własne, z własnych odmian, które były przechowywane na przykład na taśmie, na papierze toaletowym, na ręczniku papierowym, to te nasiona będą nam wschodzić wolniej aniżeli nasiona kupne, więc nie zniechęcajmy się, czekając nieraz nawet 3 tygodnie na to, żeby te nasiona wykiełkowały. Minęły 2 tygodnie i dzisiaj będziemy sprawdzać, czy nasze pomidory nadają się do pikowania. Tych sadzonek, siewek, pomidorków jest tutaj kilka. I zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj mamy pomidor karłowy. Pomidor karłowy nadaje się do pikowania, bo ma oprócz tych liścieni również liście już właściwe.
pomidor wysoki, także tutaj mamy pomidor faworyt, pomidor malinowy. Już widać, że to są pomidory, już możemy to rozpoznać. Natomiast tutaj mamy pomidory z tej naszej odmiany starej. One z własnych nasion były sadzone, więc jeszcze nie, jeszcze są zbyt małe, żeby je pikować, ale i też jeszcze nie wyszły, nie wzeszły nawet niektóre nasiona, czyli tego pomidora odkładamy. On jeszcze będzie czekał. Czyli pomidory pikujemy wtedy, kiedy mają 4 listki. 2 liścienie i 2 liście właściwe. Czyli większość tych siewek spełnia ten warunek. Mamy teraz tutaj różnego rodzaju, znaczy różne te siewki, no bo niektóre są na przykład wyższe, a niektóre są niższe, ale nie znaczy to, że ta roślinka jest słabsza. O jakości siewki świadczy jej wygląd, a nie to, jaka ona jest wysoka, więc oceniamy jej jakość po prostu oglądając każdą roślinkę i proponuję nie wyrzucać żadnej. Dlatego, że nawet w takiej malutkiej, niepozornej roślince może już być zaplanowanych mnóstwo bardzo pysznych pomidorów i byłaby szkoda, jeżeli nie moglibyśmy tych pomidorów zjeść. Teraz samo pikowanie pomidorka charakteryzuje się tym, że wsadzamy go do ziemi głębiej, aniżeli ta siewka styka się tutaj z ziemią. 2 centymetry od liścieni będziemy wkładać tę siewkę do ziemi. Potrzebujemy dla pomidora większy pojemnik. Ten będzie za jakiś czas za mały, ale wtedy kolejny raz się przesadzi tego pomidora już do większego pojemnika i oczywiście będzie z tym jakaś kolejna robota, no ale właśnie dlaczego mielibyśmy tej roboty unikać? Najpierw tutaj muszę troszeczkę rozchylić tę ziemię, żeby ładnie mi roślina weszła. Pamiętamy o tym, żeby pojemnik był cały wypełniony ziemią, żeby był wcześniej podlany. No i teraz zaczynamy, ale zanim jeszcze zaczniemy, to żeby nam się to nie pomyliło, co to są za pomidory, to musimy zrobić odpowiednie karteczki, na których będziemy mieć nazwy pomidorów, więc rodzaje tych gatunki pomidorów, więc sobie na przykład piszę pomidor malinowy. I taką karteczkę przyklejam na pojemniczku. I już mi się to nie pomyli, że to jest pomidor malinowy. Nawet jeżeli by się to gdzieś tam wszystko wywaliło, albo ktoś by wywalił. Dobrze. 2 sieweczki. Można je tu spokojnie położyć za chwilkę. Delikatnie rozdzielamy je. One jeszcze nie są mocno połączone tym systemem korzeniowym. I umieszczamy siewkę w ziemi. Bardzo przydaje się gumka od ołówka. 2 centymetry od liścieni. Tutaj trzeba będzie troszkę dosypać tej ziemi. Jest z tym troszkę zabawy, ale przyjemnej. O! Tak, czyli mamy 2 centymetry od liścieni.
z tej części łodygi, która wylądowała pod ziemią, wytworzą się korzenie i zraszamy zraszaczem delikatnie i mamy gotowego przepikowanego pomidorka, konkretnie malinowego, i będziemy teraz czekać, co z niego dalej wyrośnie. Pomidor, 3-tygodniowa rozsada pomidora, wygląda tak, bardzo dobrze rośnie. Teraz z powodu zimnych dni i małej ilości słońca troszeczkę zahamowany został wzrost. Ta rozsada spędza cały dzień na dworze, więc teraz została przyniesiona nawet jeszcze ten pojemniczek jest dosyć zimny, ale wszystko jest w porządku. Jak się potrząśnie tymi roślinami, to one pięknie pachną. Nie będę już pikować pomidorów, przynajmniej na razie będą spędzać czas w tych pojemniczkach. Natomiast jeżeli będzie ciepło i jeżeli rozsada będzie rosła duża, a nie będzie jeszcze możliwości przesadzenia pomidorów na miejsce docelowe, to trzeba będzie je dożywiać, a najlepszym takim sposobem będzie przesadzenie do większego pojemniczka. Tu widzimy, że mamy, pomimo tego, że zostały one wysadzone jednego dnia, 3 tygodnie temu, mamy te rośliny na różnym stadium rozwoju. Niektóre lepiej się sprawują, niektóre gorzej, ale nie znaczy to, że będziemy rezygnować z takiego pomidorka, bo może się okazać, że akurat on wyda nam najsmaczniejsze owoce. Jeśli wysialiśmy nasiona na rozsadę w połowie marca, to w połowie kwietnia również możemy już zacząć rozsadę hartować, co jest bardzo ważnym zabiegiem, ponieważ pomidory wrażliwe na zewnętrzne warunki, na warunki atmosferyczne, powinny uczyć się, ich rozsada powinna uczyć się przebywać w takich naturalnych warunkach. Wtedy jest poddana wahaniom temperatury, wtedy jest też smagana wiatrem, może pokropić na nie deszczyk, może świecić mocniejsze słońce, więc to są wszystko ważne rzeczy, ważne kwestie, jeżeli chodzi o zahartowanie pomidorów. Jeżeli ktoś, czyli wtedy wynosimy pomidory w dzień, a na noc wracają do domu. Jeżeli natomiast ktoś nie ma takiej możliwości, żeby wynieść rozsadę na dwór lub na balkon, to po prostu niech otworzy okna przy pomidorach, niech chociażby one doznają tej różnicy temperatury. Nasza rozsada pomidorów ma już ponad miesiąc i jest piękną, zdrową rozsadą. Żaden z tych krzaczków, wezmę może taki większy, żeby pokazać, nie wymaga podpórki. Ma silną, zdrową łodygę, ale jak sobie spojrzymy na to, na tę rozsadę i zdamy sobie sprawę z tego, że jeszcze, ponieważ dzisiaj jest 20 kwietnia, a dopiero po 15 maja możemy te pomidory sadzić, jeżeli miałyby rosnąć nie pod osłonami, tylko tak jak to będzie u nas, bezpośrednio w ziemi, no to trzeba na pewno dostarczyć tym pomidorom składników pokarmowych, ale nie tylko przez nawożenie, ale i też przez danie im jakiejś większej przestrzeni dla rozwoju systemu korzeniowego. I teraz dlatego dzisiaj będę przesadzać wszystkie te pomidory w większe pojemniczki. One wszystkie są takie piękne. Tutaj mamy pomidory malinowe, mamy pomidory wysokie, pomidory też takie ze starej uprawy, niestety nie wiem, o tu jest pomidor faworyt, nie wiem niestety jak ta stara uprawa się nazywa. Wszystkie są takie piękne, dorodne, jedna w jedną. One zostały dzisiaj rano podlane. Tutaj mamy pomidorki, gdzie one są? Tutaj, tu są pomidorki karłowate.
Każdy będzie sprawdzony i dzisiaj będzie orzekane, czy wymaga przesadzenia, czy nie. No i co będziemy do tego potrzebować? Będziemy potrzebować większe pojemniki i ja tutaj mam takie pojemniki zgromadzone. To są pojemniki po śmietanach, po różnych produktach spożywczych, ale niestety nie udało mi się zebrać odpowiedniej ilości tych pojemniczków, więc jeszcze do tego wykorzystam takie do jakichś tam dań takie o właśnie większe kubki. To są bardzo trwałe, chociaż one są tekturowe, są bardzo trwałe, wiemy to z działki. No i jest do tego potrzebna odpowiednia ziemia oraz woda. Wodę mamy albo z deszczówki, albo taką wodę z kranu, ale jeżeli chcemy ją stosować do podlewania rozsady, czy roślin, czy słomy, to ona musi być przynajmniej 24 godziny od stana. I teraz tutaj mam ziemię przywiezioną z działki i zmieszaną z kompostem, więc trzeba to wszystko wymieszać. Ważne jest, żeby obserwować rozsadę, ponieważ rośliny dają nam sygnał o tym, że skończyło się dla nich pożywienie. Jeżeli chodzi o pomidorki, to one jeszcze takiego sygnału nie dają. Może tylko to, że tutaj nie wszystkie właśnie te listki są tak mocno wybarwione na zielono, więc to już jest sygnał, że trzeba coś poprawić. Natomiast jak zobaczymy rozsadę kapusty, która generalnie bardzo ładnie rośnie. Tutaj mamy kapustę głowiastą, tu jest jarmuż i kapustę czerwoną. To już kapusta czerwona daje nam sygnał o tym właśnie. Dwie rozsady mają już takie kiepskie listki, że musimy kapustę przesadzić, bo to, co było do zjedzenia, to kapusta już zjadła. I to dzisiaj będziemy robić. I zacznę może od pomidorków. I widać już tutaj, że tych korzonków jest sporo. W związku z tym ten pomidorek potrzebuje większej przestrzeni. Może te mniejsze sobie zostawię pojemniczki do pomidorków karłowych. Natomiast temu damy troszeczkę więcej przestrzeni. To w warunkach domowych to trzeba robić dosyć uważnie, żeby potem cały salon nie był do sprzątania. No i to jest też ważne, że jeżeli mamy różne rodzaje tych pomidorów, to musimy sobie zapisać na karteczce i przylepić do doniczki, co to jest za pomidor, bo za chwilę się o tym zapomni. I każdą taką właśnie doniczkę podlewamy wodą odstaną, tak jak mówiłam. Jeżeli ktoś ma deszczówkę, to bardzo fajnie. Podlewamy zawsze po przesadzeniu solidnie, po to, żeby te korzonki, które dotykają nowej ziemi, mogły się tam dobrze ukorzenić. Kochani, to jest nasza rozsada pomidorów. Samodzielnie zrobiona od ziarenka, co nam daje nieprawdopodobną radość. Jakie one są piękne, sztywne, mają takie grube łodyżki. Jedyna pielęgnacja tej rozsady to było podlewanie jej co tydzień gnojówką z banana. Tutaj zrobiłam gnojóweczkę, sobie ją zawekowałam i jak trzeba to podlewam pomidory. Dzisiaj jest dzień sadzenia pomidorów. Posadziłam już w zasadzie prawie wszystkie pomidory. Każdy pomidor ma bazylię. Tu na skrzyżowaniach poszczególnych pól posadziłam aksamitki. Tu już wychodzi cebulka oraz jeszcze nie wykiełkowały ząbki czosnku.
Mam nadzieję, że to będzie wszystko pięknie wyglądać i został mi teraz ten ostatni tutaj pomidor do posadzenia. Ta rozsada jest naprawdę imponująca. Widać, że pomidory widocznie lubią być podlewane gnojóweczką bananową. Co robimy? Usuwamy te liścienie, które są już roślinie niepotrzebne, starając się tak to wyszczypać, żeby nie uszkodzić tego meszku, który pokrywa pięknie łodyżkę. Te liście też są niepotrzebne, więc je usuwam. Nie robię tego, nie łamię tych liści, dlatego że jak złamię liść, to on będzie się ciągnął, aż się oderwie właśnie z tą skórką otulającą łodygę. Na razie tyle. Potem po kilku dniach, jak już ten pomidorek tutaj się dobrze poczuje, to zastanowię się, które jeszcze niepotrzebne gałązki oberwać, tak żeby nie tracił energii niepotrzebnie na gałązki, które nie będą miały owoców. Aha, no tak. Pierwsze co powinnam zrobić, to oczywiście na razie go może położę delikatnie. Rozsunąć ściółkę. No i teraz centralnie trzeba tutaj oczywiście wykopać dołek. O, to jest właśnie to. Piękna ziemia, mokra. Więc ta ściółka fajnie trzyma wilgoć. I sadzimy pomidorka. Od razu będziemy też dawać pomidorowi podporę. Zwłaszcza dzisiaj był bardzo silny wiatr, więc trzeba się było troszeczkę namęczyć z tym sadzeniem, z wiatrem w zasadzie, bo sadzenie nie jest męczące przecież. I wbijamy patyk, kołek, w takiej odległości, żeby to było dosyć blisko od pomidora, ale żeby nie wbijać zbyt blisko, żeby nie uszkodzić korzonków. Czyli na odległość troszeczkę większą, aniżeli była ta doniczka, w której rosła rozsada. Tu od razu wbijam te patyki większe, bo ten pomidor na pewno będzie większy. No i trzeba go teraz podwiązać. I to jest pomidor wysoki, więc tu przy paliku mam oznaczenie, jaki to jest pomidor. Dobrze, no i teraz to naturalnie trzeba podlać. Rozsada pomidorów, czyli nasiona na rozsadę pomidorów, kiełkują bardzo szybko, już zaledwie po kilku dniach, jeżeli oczywiście jest dobra temperatura, czyli 20-24 stopnie. I młodą rozsadę pikujemy najlepiej do doniczek o średnicy 10 cm. Być może będziemy musieli zrobić to wcześniej, to jeszcze raz. To zależy od tego, ile czasu rozsada ostatecznie spędzi u nas w domu i jak ona szybko rośnie. Pomidory są uważane za bardzo trudne w uprawie, głównie dlatego, że są bardzo wrażliwe na warunki atmosferyczne, na wahania temperatury i na opady. Na to oczywiście nie mamy wpływu, więc bezpiecznie jest stosować uprawę pomidorów pod osłonami. Jednak z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli jest sprzyjająca aura, to pomidory wspaniale rosną wszędzie. To znaczy rosną cudownie, zarówno w glebie, pod osłonami, pod gołym niebem, ale także i w donicach oraz również na słomie. Wspomniałam o tym, że pomidory są wrażliwe na wahania temperatury, w tym na niską temperaturę i jeżeli przez długi czas utrzymuje się temperatura poniżej 14 stopni Celsjusza, to wtedy zostaje zahamowany ich wzrost i też niekorzystnie wpływa to później na jakość i na smak pomidorów.
Wrażliwe są także na wysokie temperatury, zwłaszcza pod osłonami, w szklarniach i w foliakach. Jeżeli długo utrzymuje się temperatura powyżej 35 stopni Celsjusza, to wtedy po prostu wysycha pyłek i pomimo tego, że pomidory mają dużo kwiatków, to nie zawiązują jednak owoców. Jeśli chodzi teraz o zmianowanie i o dobre sąsiedztwo dla pomidorów, to stosuje się je w sytuacji, kiedy uprawiamy w taki dzisiejszy sposób działki, to znaczy kiedy przekopujemy glebę, kiedy w zasadzie co roku zabieramy z tej gleby jej składniki odżywcze. Natomiast jeśli chodzi o permakulturę, my cały czas dokładamy do gleby, dokładamy tych wszystkich składników, czyli obornika, kompostu, odpadków kuchennych, odpadków zielonych, co w ciągu roku przetwarzane zostaje na nową glebę. Tak więc w naszych grządkach co roku dzięki dokładaniu jest nowa gleba, czyli to tak jakby było cały czas nowe miejsce dla wszystkich roślin, dla pomidorów również. W związku z tym my nie stosujemy ani zmianowania, ani nie stosujemy dobrego czy złego, nie zwracamy uwagi na to sąsiedztwo, ponieważ w tak żyznej glebie co roku praktycznie rzecz biorąc, w nowej glebie, w nowej grządce, na nowym miejscu pomidory rosną wspaniale. Pomidory lubią przesadzanie i ja swoją rozsadę przesadzałam trzy razy w ciągu tego czasu, kiedy były tutaj w domu. I możecie, kochani, zobaczyć to właśnie na filmie, jak ta rozsada jest dorodna. To nie jest taka rozsada, jak nieraz widzimy, że ledwo się trzyma i taka jest mikra, tylko wspaniała, piękna rozsada, która później przekształciła się we wspaniałą, piękną, obficie plonującą roślinę. Jeśli chodzi o główne odmiany pomidorów, to oczywiście są to pomidory koktajlowe, karłowe i wysokopienne. W obrębie każdego z tych rodzajów pomidorów mamy mnóstwo różnych odmian. Pomidory koktajlowe, czyli te malutkie takie pomidorki sherry, są również bardzo dobre, jeżeli chodzi o suszenie, bo zwykle te pomidory stosujemy tak na bieżąco do jedzenia, a rzadko jeśli chodzi o przetwory. Natomiast jeżeli i te małe pomidory będziemy suszyć z olejem czy bez oleju, one również utrzymają ten wspaniały smak przez jesień i zimę. Pomidory karłowe to są pomidory, których krzaczki nie rosną tak zbyt wysoko, powiedzmy 80 cm wzwyż. One też, jeżeli nie stosujemy obcinania jakichś pędów, to one potrafią płożyć się po całej grządce i wcześniej, aniżeli pomidory wysokopienne, plonują, czyli tu już będziemy mieć pomidory własne wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o pomidory wysokopienne, to są pomidory, co do których trzeba, czy zwykle stosuje się pewnego rodzaju zabiegi, jak usuwanie niepotrzebnych pędów, czyli wtedy się prowadzi pomidora na jeden, na dwa albo na trzy pędy. My tego nie robimy. W pewnym momencie też ogławia się tego pomidora, żeby on już zaprzestał rośnięcia w górę i wytwarzania tych kwiatków. No i też zbiór z takiego pomidora, zwłaszcza dla osób, które mają jakieś problemy z układem ruchowym, jest o wiele prostszy, no bo nie trzeba aż tyle się schylać. Tak jak wspomniałam, pomidory również rosną wspaniale w donicach i jeżeli teraz ktoś nie uprawiał pomidorów, a boi się, że to jest takie trudne warzywo do uprawy, to niech zacznie uprawę w donicach. Dlatego, że jeżeli zajdą jakieś niekorzystne warunki atmosferyczne, zawsze taką doniczkę czy donicę można wnieść do domu i niezależnie od tego cieszyć się wspaniałym plonem. Pomidory mają mnóstwo ważnych dla nas składników odżywczych, mnóstwo minerałów, witamin i kiedy jemy pomidora, to po prostu jest tak, jakbyśmy
pili jakiś koktajl wielowitaminowy, jakąś bombę witaminową. I tu jest jeszcze fajna sprawa z pomidorami, że one nie tracą tych swoich składników odżywczych podczas przerabiania, czyli nawet nieraz przetwory są o wiele bardziej wartościowe aniżeli pomidor surowy. Więc kochani, do startu gotowi, zaczynamy siać nasiona na rozsadę.